Z Ewangelii według świętego Mateusza. Ja wam mówię, każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoim sercu popełnił cudzołóstwo. Bardzo lubimy mieć wytyczone granice grzechu. Niektórzy z nas namiętnie czytają podręczniki do teologii moralnej albo zadają swoim spowiednikom, księżom, innym przewodnikom duchowym pytania, czy to albo tamto jeszcze jest grzechem, czy już nie, czy tak albo inaczej można się zachować, żeby nie musieć potem iść do spowiedzi. I takie jasne wytyczanie linii grzechu, tu grzech, tu nie grzech, bardzo nam odpowiada, bo dzięki temu czujemy, że mamy uporządkowany świat i uspokajamy swoje sumienie. Ale także czasami służy temu, żeby chodzić granicą przepaści, żeby iść wzdłuż klifu. Idę tak długo, jak mi się uda, pozostanę po tej dobrej stronie, pozostanę na tej swojej ścieżce. Jeśli popełnię błąd, jeśli zmylę drogę, jeśli zrobię jeden nieodpowiedzialny krok, to spadnę na dół. No tak się zdarza. Tymczasem życie nie może polegać na takim chodzeniu po granicy. Trochę w grzechu, trochę nie w grzechu, na granicy grzechu. Jeszcze tu się posunę, jeszcze milimetr, jeszcze mogę, potem już jestem w grzechu i popełniłem błąd. Nie, grzech jest w intencjach, grzech jest w pragnieniach, grzech jest w uciekaniu od Boga. I dlatego Jezus mówi, jeżeli spojrzysz pożądliwie na kobietę, nic jeszcze nie zrobiłeś, nawet niewiele jeszcze wybrałeś, ale już gdzieś w sercu pojawiło się pragnienie, które cię od Boga oddaliło. Może nawet nie musisz iść do spowiedzi, może nawet ciągle możesz przyjąć Komunię Świętą, ale już coś jest nie tak. Już powiedziałeś Bogu, że coś było ważniejsze od Niego. Tak, trzeba ciągle badać serce, żeby się przekonać, że mamy przed sobą i przed Nim wielką odpowiedzialność za każdą myśl, za każde spojrzenie, za każdy oddech. Do zobaczenia jutro.